wiem, czy pan mnie słyszy, ale proszę pana... Nie odpowiada, wiesz? Wezmij pomoc. W części przypadków poszkodowany odpowiada, jednak czasem zdarza się, że nie słyszy i nie reaguje. Wtedy naszym zadaniem, zarówno ze względów prawnych, jak i z powodu naszego sumienia, jest udzielenie takiej osobie pierwszej pomocy. A tego trzeba się nauczyć, choć ta nauka nie jest trudna. O czym przekonali się szczecińscy strażnicy miejscy. Tak naprawdę nastawienie mentalne. Musimy tak naprawdę prawidłowo reagować na potrzebę drugiego człowieka i w sytuacji, kiedy widzimy taką potrzebę, to podejść, zapytać, co się stało, sprawdzić, czy ten ktoś potrzebuje pomocy, a w przypadku, kiedy potrzebuje, to jej udzielić. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy zakończy się egzaminem, po zdaniu którego strażnicy miejscy otrzymają certyfikaty. I choć wiedza z zakresu pierwszej pomocy nie jest im obca, każde takie szkolenie jest ważne. Przede wszystkim, żeby zostać strażnikiem miejskim, trzeba przejść kurs pierwszej pomocy. W tej formie podstawowej takie umiejętności są szalenie ważne do wykonywania codziennych obowiązków i grzechem było nie skorzystać z tego, co zaproponowała nam Fundacja Zawsze Bezpieczni. Włączyli nas w pilotażowy program jako pierwszą i na razie jedyną straż w Polsce. Szkolenie strażników obejmowało jednak nie tylko resuscytację krążeniowo-oddechową, czyli tak zwany masaż serca i sztuczne oddychanie. Strażnicy miejscy uczą się praktycznego podejścia do pierwszej pomocy i tu chciałbym podkreślić nie tylko resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ale też prawidłowej reakcji w innych przypadkach, które mogą spotkać na ulicy, czyli kwotokach, zranieniach, wypadkach komunikacyjnych, złamaniach, to co może się wydarzyć na co dzień w ich pracy zawodowej. Magdalena Woźniak w Straży Miejskiej pracuje od 8 lat. Jej zdaniem szkolenia z zakresu pierwszej pomocy są bardzo potrzebne, co udowodniło ostatnie dni morza, gdzie pani Magdalena musiała udzielić pierwszej pomocy osobie z atakiem epilepsji. Myślę, że dzisiejsze zajęcia to jest przypomnienie tej wiedzy, którą każdy strażnik mieć powinien. Pracuję od 8 lat w Straży Miejskiej i niejednokrotnie spotkałam się na ulicy z taką sytuacją, że trzeba było udzielić pierwszej pomocy. Może nie tak drastycznej defibrylacji, natomiast przypadki na przykład epilepsji są bardzo częste i wtedy taka wiedza jest nam niezbędna, aby móc fachowo doczekać do momentu przyjazdu pogotowia. Jednak zdaniem pani Magdaleny Woźniak to nie kwestia zaopatrywania ran jest najbardziej problematyczna w całym szkoleniu. Myślę, że takim bardzo istotnym elementem jest użycie defibrylatora, AED, ponieważ dawniej takich urządzeń nie było, natomiast w tej chwili są one już coraz bardziej dostępne. Natomiast jest taka bariera psychologiczna. Jest to urządzenie elektryczne, przed którym ludzie mają pewne obawy. Natomiast jest ono bardzo proste w swojej budowie, ma bardzo prostą instrukcję obsługi i myślę, że tą barierę dzisiaj właśnie łamiemy. W szkoleniu praktycznym weźmie udział w sumie 112 pracowników Straży Miejskiej w Szczecinie, a wszystko to również po to, by lepiej zabezpieczyć przyszłoroczne regaty. 95% funkcjonariuszy Szczecińskiej Straży Miejskiej otrzymało certyfikaty po przeszkoleniu teoretycznym i w tej chwili dzisiaj pierwsza grupa 20-osobowa tutaj na komendzie nabywa umiejętności praktyczne, które można potraktować jako ćwiczenia przypominające, ale na pewno takich ćwiczeń nigdy nie jest za wiele, tym bardziej, że za chwilę będziemy mogli sprawdzić te umiejętności na ulicy, nie tylko podczas naszej pracy, ale duża impreza, jaką są regaty w 2013 roku, na pewno będzie wymagała wielu takich interwencji. Pierwsza pomoc to jedynie kilka algorytmów i działania odruchowe, jednak to, co jest niezbyt trudne i czego łatwo się nauczyć, może w przyszłości stać się dla drugiego człowieka wiedzą kluczową, która pomogła uratować mu życie.